Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Ocena żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Człowiek należy do organizmów cudzożywnych. Oznacza to, że musi przyjmować pokarm dostarczany z zewnątrz. Wraz z pożywieniem dostarczamy organizmowi składników odżywczych, które dzielimy na budulcowe, białka i sole mineralne, energetyczne węglowodane i tłuszcze, regulujące witaminy i sole mineralne. Na wartość odżywczą produktów spożywczych wpływa strawność i przyswajalność składników pokarmowych. Nie wszystko, co spożywamy, zostaje całkowicie strawione i wchłonięte. Strawność pokarmu to stopień, w jakim składniki odżywcze zawarte w produkcie spożywczym są uwalniane i rozkładane na części składowe nadające się do wchłonięcia. Rozkład pokarmów zachodzi pod wpływem procesów trawiennych. Przyswajalność pożywienia to stopień wchłonięcia pożywienia w przewodzie pokarmowym człowieka. Niestrawione pożywienie jest wydalane. Strawność i przyswajalność zmienia się w zależności od produktu oraz od sposobu obróbki technologicznej i kulinarnej. W czasie obróbki składniki pokarmowe ulegają różnym przemianom, między innymi utlenianiu, wypłukiwaniu i denaturacji. Najbardziej strawne są produkty gotowane. Do czynników wpływających na strawność i przyswajalność składników pokarmowych zaliczamy również Zaburzenia pokarmowe, niestrawność, kwasica, ketoza organizmu i czynniki stresogenne obniżają strawność i wchłanianie składników treści pokarmowej oraz zaburzają trawienie. W miarę starzenia się organizmu maleje przyswajalność tłuszczów i witamin. Smak, zapach i wygląd potrawy oraz estetyka podania wpływają pozytywnie, natomiast przykre czy nieprzyjemne bodźce wzrokowe i doznania hamują wydzielanie soków trawiennych. Płynne tłuszcze są trawione łatwiej niż stałe, a zjełczałe produkty są trawione trudniej. Jeżeli aktywność wątroby i trzustki jest zaburzona, może dojść do zaburzeń wydzielania enzymów trawiennych, zatykania przewodów żółciowych i wydalania całego spożytego tłuszczu skałem. Dodawanie ciężkostrawnych składników pogarsza przyswajalność produktów. Z drugiej strony nadawanie odpowiedniej struktury, np. postaci płynnej, może znacząco poprawić przyswajalność. Dodatek odpowiednich enzymów lub witamin również może znacząco wpływać na strawność i przyswajalność pożywienia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.